Małgorzata Korzuchowska w minioną niedzielę rozpętała niezłą aferę na Instagramie. Aktorka udała się bowiem na tor wyścigów konnych na Służewcu, gdzie odbywała się Wielka Warszawska. Aktorka jakiś czas temu została twarzą tego wydarzenia, więc za pieniądze zaczęła intensywnie promować imprezę i zachwalać wyścigi. Wczoraj na torze Służewiec odbyła się najważniejsza gonitwa sezonu. Wielka Warszawska, święto miłośników sportowych emocji, koni, a także Warszawy. To był dzień pełen niezapomnianych wrażeń. Majestatyczne konie galopujące po torze, rodzinni i przyjaciele wspólnie cieszący się atmosferą wydarzenia i przepiękne stylizacje inspirowane latami 60. To wszystko zapierało dech w piersiach. Ekscytowała się Korzuchowska na Instagramie. Do relacji dodała serię zdjęć, na których prezentowała się niczym członkini brytyjskiej rodziny królewskiej Vascott. Ludzie jednak nie zwrócili uwagi na strój czy jej pełen przesadnej ekscytacji wpis. Poszło o czas i miejsce. Równolegle, gdy Małgorzata podziwiała konie, ulicami Warszawy przechodził bowiem marsz miliona serc, na którym zjawiły się tłumy Polaków. Nie zabrakło też licznej reprezentacji polskich gwiazd. Internauci nie kryli więc swego rozczarowania postawą Małgorzaty, której zarzucili oportunizm i bierną postawę wobec wydarzeń politycznych, które dzieją się w kraju. Najważniejsza gonitwa pani Małgosiu odbyła się na ulicach Warszawy, nie na służewcu, pouczyła ją fanka. Tego typu komentarzy było jednak zdecydowanie więcej. Ludzie nie zostawili na Małgorzacie suchej nitki, totalny brak wyczucia, były ważniejsze wydarzenia w tym dniu. Wczoraj to byliśmy pani Małgosiu na marszu. To było dla nas najważniejsze. Szkoda, że pani tam nie było, doceniam panią jako aktorkę, ale jeden x było inne ważne wydarzenie, w którym pani chyba nie wzięła udziału. Ona tego nie zauważa najważniejsze wystroić się i udawać, że nic się nie stało. Taka mentalność zrzymali się internauci. Niespodziewanie milcząca Małgorzata postanowiła w końcu zabrać głos. Gwiazda odniosła się poniekąd dostawianych jej tak masowo zarzutów. Cieszę się, że traktujecie mój profil jako miejsce, w którym możecie podzielić się swoimi poglądami do momentu, kiedy nikogo to nie krzywdzi. Każdy z nas jest wolny. Może swobodnie decydować o miejscach, w których bywa, o tym, jakimi ludźmi się otacza i w końcu o tym, na kogo odda swój głos w wyborach. Wierzę, że wybory to czas, kiedy nasza demokracja może świecić najjaśniej. Czas, kiedy każdy głos jest równie ważny i szanowany. To nasza wspólna sprawa i odpowiedzialność, aby Polska była miejscem, gdzie demokracja, wolność i szacunek są fundamentem społeczeństwa, zaczęła swój wpis Małgorzata. Potem zaapelowała do atakujących ją Polaków, by ci powstrzymali się od hejtu skromnie stwierdziła też, że jej zadaniem jest łagodzenie wszelkich sporów, niech emocje towarzyszące prowadzonej kampanii wyborczej nie skłaniają nas do nienawiści czy agresji wobec siebie. Moim zadaniem jako aktorki i osoby funkcjonującej w przestrzeni publicznej jest łączyć, a nie dzielić, oznajmiła, dodając, że widzimy się na wyborach. Przezorna aktorka zablokowała możliwość komentowania pod postem, by uniknąć kolejnych niemiłych słów od internautów. Zobacz też, Małgorzata Korzuchowska i mąż ogłosili radosne wieści. Gratulacje z całej Polski, tak Korzuchowska podsumowała swoje małżeństwo. Od wszystkich spływają gratulacje takie informacje o ojcu Małgorzaty Korzuchowskiej, od plotek aż huczało.